Bycie seniorem to bardziej stan umysłu niż sama wiedza. Ale też trzeba całkiem sporo umieć, żeby tym seniorem zostać. I w tym odcinku porozmawiamy sobie właśnie o tych rzeczach. Zapraszam! Cześć, witam Cię w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja nazywam się Mateusz Dąbrowski. Zanim jeszcze zaczniemy, przypomnę, że vloga można też słuchać na platformach takich jak Spotify i Apple Podcast. Widzę, że jest coraz więcej osób, które śledzą mnie na tych platformach. Więc serdecznie zapraszam też, żeby słuchać mojego vloga, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co powinien umieć senior. Senior przede wszystkim powinien umieć rozwiązywać różne problemy i do tego rozwiązywać je w prawidłowy sposób. A czasem można rozwiązać jakiś problem, ale niekoniecznie rozwiązanie będzie dobre, albo to rozwiązanie może też w przyszłości powodować różne problemy. I te problemy mogą się pojawić w bardzo różnych płaszczyznach związanych z samym kodem czy z architekturą ewentualnie funkcjonowanie całej aplikacji. I zacznę tutaj od takich bardzo technicznych rzeczy i umiejętności. Pierwsza rzecz, którą powinien umieć senior, to są wzorce projektowe. Oczywiście wzorce projektowe powinni umieć wszyscy programiści, czy to junior, czy mid, czy senior. Natomiast z doświadczenia zauważyłem, że bardzo niewielu programistów tak naprawdę używa tych wzorców projektowych. Wiem, że wielu programistów uczy się tych wzorców i na przykład potrafi na rozmowie o pracę powiedzieć coś na temat Wybranych albo wszystkich wzorców. Natomiast jeśli chodzi już o samo zastosowanie tych wzorców w praktyce, to tutaj już jest gorzej. Często jak przeglądałem jakiś kod projektów, w których pracowałem, to widać, że po prostu nie było tych wzorców używanych, że, że programiści nie używają zbyt wielu wzorców. Natomiast było bardzo wiele miejsc, gdzie można takie wzorce było zastosować. No i od seniora oczekiwałbym właśnie, że będzie umiał zastosować w praktyce konkretne wzorce projektowe tam, gdzie jest na to miejsce. I znajomość. Wzorów i przede wszystkim rozpoznawania, gdzie taki wzorzec można zastosować, trzeba się też nauczyć. I weźmy sobie jako przykład taki wzorzec strukturalny jak adapter. Gdzie można taki wzorzec zastosować? Taki wzorzec można zastosować wszędzie tam, na przykład, gdzie korzystamy z jakiejś zewnętrznej biblioteki. Mamy na przykład bibliotekę, która wysyła maile, tak? I zamiast używać jej bezpośrednio w kodzie. Powinniśmy sobie zrobić taki adapter. Najpierw powinniśmy stworzyć jakiś swój interfejs do wysyłania maili i jego używać w kodzie, a później stworzyć do tego interfejsu adapter, który połączy nam ten nasz interfejs z interfejsem biblioteki, której używamy. I później, jeśli będziemy chcieli wymienić taką bibliotekę, to wystarczy stworzyć kolejny adapter, albo gdy będziemy chcieli stosować wymiennie te biblioteki. To, to będziemy mieli różne adaptery i wystarczy po prostu wstrzyknąć w odpowiednie miejsce odpowiednią implementację. Kolejny taki wzorzec to na przykład strategia, i strategia jest już takim e, częściej używanym wzorcem, przynajmniej częściej spotykałem. Natomiast też w wielu miejscach widziałem, że ten wzorzec nie był używany, a mógł być użyty. Strategia pozwala nam na przykład na wymianę algorytmów w jakimś komponencie. W zależności od jakiegoś parametru możemy skorzystać z algorytmu A albo algorytmu B. I w tym pomaga strategia i też można ją stosować właśnie w wielu takich miejscach. Strategia jest wzorcem czynnościowym albo inaczej behawioralnym. I kolejnym takim wzorcem jest metoda szablonowa. Metoda szablonowa to trochę taki wzorzec, który pozwala na przykład w jednym algorytmie wymienić pewne jego fragmenty. Mamy jakąś metodę szablonową i w niej możemy zawrzeć algorytm, natomiast kolejne, tak jakby, komponenty tego algorytmu już będziemy mieli w innych metodach i możemy je ponadpisywać po prostu w podklasach. I wzorzec metoda szablonowa pozwala się pozbyć trochę takiej ifologii z algorytmu, bo normalnie Normalnie mielibyśmy w wielu miejscach jakiś if, gdzie jest jeśli parametr A to to, jeśli parametr B to to, jeśli parametr C to to. Natomiast metoda szablonowa po, po, pozwala pozbyć się tej ifologii. Więc też wielu programistów nie korzysta z tego wzorca, a ten wzorze, tak jak mówię, pozwala się pozbyć trochę ifologii. Więc senior przede wszystkim powinien umieć stosować wzorce projektowe i robić to w bardzo świadomy sposób też w taki sposób, żeby umiał wytłumaczyć dlaczego skorzystał z takiego wzorca, żeby umiał czy na review komuś wytłumaczyć, dlaczego skorzystał z takiego wzorca, albo dlaczego skorzystanie z tego wzorca jest lepsze niż po prostu naklepanie tego w jakiś sposób w kodzie. Kolejna rzecz, które powinien ogarniać senior na takim trochę wyższym poziomie są struktury danych. I warto tutaj znać te podstawowe struktury danych. I tutaj napisałem kilka fajnych artykułów, m.in. artykuł Jak działa HashMapa i artykuł Dlaczego warto częściej używać RRI list zamiast LinkedList. Te artykuły oczywiście podlinkuję w opisie. Natomiast poza tymi podstawowymi strukturami danych, senior powinien też mieć wiedzę albo świadomość, że istnieją też różne biblioteki. Które dają dodatkowe funkcjonalności albo dają dodatkowe struktury danych, które rozwiązują jakieś konkretne problemy w konkretnych e, sytuacjach. I na przykład taką e, biblioteką jest biblioteka Fast Util, e, która daje nam dodatkowe kolekcje, kolekcje, które zużywają trochę mniej procesora, i tak i przede wszystkim zużywają e, dużo mniej pamięci. Kolekcje w Java nie mają takiej funkcjonalności jak tworzenie e, kolekcji z prymitywów mogą tworzyć tylko kolekcje z obiektów, czyli nie zrobimy kolekcji z inta, tylko możemy zrobić kolekcję jedynie z integera. Więc musimy owrapować ten typ prymitywny w obiekt, czyli w integera. Natomiast FastAPI daje nam tutaj możliwość stworzenia kolekcji z inta i przez to też daje nam optymalizację w zużyciu pamięci, bo wiadomo, że int zajmuje dużo mniej pamięci niż integer. Int jest prymitywem, a integer jest po prostu obiektem, więc zajmuje dużo więcej pamięci. I też jest potrzebny czas na stworzenie tego obiektu. Więc jeśli w projekcie używamy kolekcji, które mają miliony elementów, to warto się zastanowić nad optymalizacją i użyciem kolekcji np. z FastUtil. Czy, czy jakichś kolekcji, które dają podobne funkcjonalności. Jest też bardzo dużo bibliotek, które dają dodatkowe funkcjonalności, dodatkowe kolekcje. Też warto się nimi zainteresować i są to na przykład takie kolekcje jak Waver, czy też bardziej jest polska wymowa Wawr, Kiedyś ta biblioteka nazywała się JavaSlang i ma ona też swoje kolekcje i dodatkowe funkcjonalności, więc warto też się z tym zapoznać, tak żeby mieć trochę szersze spojrzenie na kolekcje, na struktury danych ogólnie. Kolejna rzecz, którą powinien ogarniać Senior to algorytmy. Oczywiście tak jak z kolekcjami, tak jak z innymi rzeczami, każdy programista powinien to ogarniać, natomiast nie oczekiwałbym od Juniora, że będzie tu miał jakąś bardzo zaawansowaną wiedzę na temat algorytmów, jakieś podstawowe. Oczywiście, powinien każdy junior czy mid znać. Natomiast, jeśli chodzi o seniora, to tutaj już ta wiedza może się przydawać. I mówię tutaj też o, o takich podstawowych algorytmach jak Quicksort. Oczywiście, w zasadzie nigdy nie będziesz pewnie programować tego algorytmu na jakieś takie własne potrzeby. Natomiast wiedza z tego, jak działa ten algorytm, jak działa algorytm Quicksort może się przydać w innych sytuacjach. I tutaj takim bardzo dobrym sposobem na naukę algorytmów jest serwis Codewars, gdzie można po prostu rozwiązywać swoje algorytmy, są już tam wbudowane testy, gdzie można wgrać swoją implementację i przetestować, czy, czy po prostu ta implementacja działa. I w ten sposób krok po kroku uczyć się coraz bardziej zaawansowanych algorytmów, więc warto tam trochę spędzić czasu, żeby, żeby coś więcej na temat algorytmów się nauczy. Przy nauce algorytmów też warto zainteresować się takim narzędziem jak Java Microbenchmark, tak żeby testować te algorytmy też pod względem wydajności, bo wiadomo, że jeden algorytm można zaimplementować na różne sposoby, mniej lub bardziej wydajnie i, i trzeba mieć też narzędzie, żeby to móc w dosyć taki sensowny sposób zmierzyć. I Java Microbankmark jest tutaj właśnie takim narzędziem, które pomaga w mierzeniu. Warto się, warto się nim pobawić, żeby, żeby po prostu mieć trochę spojrzenie na to, jak te algorytmy można implementować, bo Czasem różnice w różnych implementacjach bywają naprawdę kilku rzędów wielkości, więc warto się tym narzędziem też pobawić. Kolejna rzecz to frameworki. I w Java mamy tutaj dwa podstawowe frameworki, które służą do budowy aplikacji, czyli Spring i Hibernate. I przede wszystkim warto przeczytać bardzo dokładnie dokumentację obu tych narzędzi, tak żeby dokładnie się zapoznać z tymi, z tymi rzeczami, które są zawarte w tych narzędziach. Oczywiście każdemu polecam przeczytanie tej dokumentacji, natomiast, żeby bardziej poznać te narzędzia, to warto zajrzeć w kod, warto zdebugować te narzędzia, jak one działają, warto zdebugować Springa, popatrzeć, jak jest ten kod napisany, jak różne rzeczy tam się odbywają, dlaczego pewne rzeczy nie działają tak, jak myślimy, albo dlaczego działają właśnie w ten sposób, jak to jest w Springu. Z Hypernetem i z jego kodem jest troszkę gorzej, bo jest napisany taki w sposób eventowy, więc trochę trudniej się w nim odnaleźć. Ale też warto zajrzeć, żeby zobaczyć, jak się pewne rzeczy odbywają i dlaczego tak. Tak samo jak używam jakichś innych bibliotek, to też warto zaglądać w ich kod. Większość bibliotek już dzisiaj ma swój kod na GitHubie, więc zaglądanie w ten kod jest bardzo, bardzo proste. Wystarczy po prostu zajrzeć zobaczyć, jakie są komity, co tam się dzieje, co jest poprawiane, jakie są błędy. Albo właśnie jakie zostały błędy poprawione w ostatniej wersji, czy w ostatnich wersjach warto na to też spojrzeć. Oglądanie kodu różnych bibliotek, różnych narzędzi czasem daje nam tyle, że możemy stwierdzić, że być może nie warto korzystać z tego narzędzia, bo na przykład jest bardzo kiepsko napisane i, i to też świadczy w jakimś sposób o narzędziu. Jeśli jest ono kiepsko napisane, to możemy mieć podejrzenia, że będzie być może wiele problemów z nim związanych. Więc mi też się raz zdarzyło, że nie użyłem jakiejś biblioteki, bo zajrzałem w kod i, i trochę byłem zdziwiony, dlaczego pewne rzeczy są tak zrobione i być może było to w jakiś sposób sensowne, natomiast wolałem tak jakby nie ryzykować i nie używać tej biblioteki, bo, bo żeby po prostu uniknąć... Potencjalnych problemów związanych z nią. I czy w Springu, czy w Hibernate jest wiele takich różnych funkcjonalności, których na co dzień się nie używa, ale one tam są, i czasem raz na jakiś czas, powiedzmy w 1% przypadków te rzeczy mogą nam się przydać i warto bardziej tak dogłębnie zagłębić się w te narzędzia, czy w ogóle w różne projekty Springa, tych projektów jest całkiem sporo. Warto poprzeglądać strony tych projektów, dokumentację, co one robią i trochę zainteresować się całym tym ekosystemem, tak żeby pomagało nam to budować w przyszłości aplikacje. Natomiast jeśli chodzi o inne narzędzia, takie jak bazy danych, biblioteki, na przykład Elasticsearch, to mówiłem też o tym w odcinku, nauczyłem się Springa i co Dalej i bardzo zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Tam jest bardzo właśnie takich dużo rzeczy związanych z tymi narzędziami. Oczywiście podlinkuję go gdzieś tutaj na karcie. Z innych narzędzi potrzebnych dla seniora to narzędzia, które pomagają budować środowiska Continuous Integration i Continuous Delivery. I w Java zwykle jest to Jenkins. Jenkins jest dosyć prostym narzędziem, można sobie pobrać obraz dockerowy i się trochę nim pobawić. Pomaga on budować aplikacje, wdrażać je na środowiska odpalać jakieś testy i różne takie rzeczy. I taka podstawowa znajomość Jenkinsa to po prostu stworzenie jakiegoś builda na nim, tak żebyśmy mogli pobrać projekt z repo githubowego i po prostu odpalić, zrobić testy i ewentualnie wyświetlić jakiś raport. Natomiast w Jenkinsie można budować jeszcze pipeline'y, które służą do budowania takiego bardziej skomplikowanego projektu. Można też w Jenkinsie też zrobić continuous delivery, czyli dostarczanie Aplikacji na środowiska testowe i dostarczanie aplikacji, oczywiście, na produkcję. Więc zbudowanie na Jenkinsie całego środowiska, które pomaga nam budować i wdrażać aplikacje, do tego oczywiście możemy podłączyć sonara, który będzie nam wyświetlał jakieś błędy związane z kodem. Możemy podłączyć raporty z testów jednostkowych, testów integracyjnych, też możemy je wyświetlać albo na Jenkinsie, albo na sonarze. Też do środowiska możemy podłączyć sobie na przykład, jeśli mamy takie bardziej rozproszone środowisko, to możemy podłączyć Logstasha, żeby agregować logi z różnych serwerów. Do tego Kibana i podglądanie tych logów, więc tych narzędzi też jest sporo i być może to jest takie trochę bardziej devopsowe, ale myślę, że każdy senior powinien tutaj mieć przynajmniej świadomość, jak te narzędzia działają, jak można je stworzyć, bo czasem jest to potrzebne, czasem po prostu nie ma w projekcie devopsa, ktoś musi to zrobić, tak więc robi to zwykle jakiś senior. Więc warto te rzeczy przynajmniej orientacyjnie orientować się, jak, jak można ich użyć. Do tego przydaje się też znajomość Dockera, jeśli chcemy wdrażać nasze Projekty jako obrazy Docker'owe, i do tego też czasem przydaje się znajomość, na przykład Kubernetesa, jeśli mamy go gdzieś tam w projekcie. Też do tego dochodzi wdrażanie na chmury. Jeśli mamy jakąś chmurę dostępną, albo prywatną, albo publiczną, to też tutaj trzeba troszkę poogarniać te rzeczy, żeby po prostu wdrażać to na, na te chmury. Ja zwykle korzystałem z chmur prywatnych, czy to na OpenShiftie, czy też na Mezosie. I tutaj myślę, że, że, że jest to stosunkowo proste, nie ma, nie ma z tym jakiegoś super problemu. Wystarczy tam zbudować jakiś obraz aplikacji, żeby po prostu ją wdrażać na takie chmury. Ale zwykle do tego jest jakaś dokumentacja, więc, więc wystarczy pogrzebać trochę w dokumentacji i, i, i da się ten problem załatwić. Natomiast trochę gorzej jest, jeśli chodzi o chmury publiczne, takie jak na przykład AWS. Gdzie, gdzie tam jest już stosunkowo dużo różnych bardziej specyficznych dla tej chmury narzędzi i żeby po prostu wdrażać na te chmury to trzeba po prostu trochę się zagłębić i nauczyć tych narzędzi, no ale to jest e, tak jakby już zależy od projektu. Nie w każdym projekcie jest to potrzebne, ja na przykład nigdy nie używałem AWS-a, bo pracowałem zwykle w bankach na chmurach prywatnych, więc AWS nie był mi w zasadzie potrzebny natomiast AWS-a można się nauczyć jeśli jest taka potrzeba projektowa Kolejna taka rzecz, że potrzebna jest to wiedza związana z architekturą aplikacji, ogólnie z architekturą czy to pojedynczej aplikacji, czy to aplikacji rozproszonej. I możemy tutaj wymienić takie architektury jak architektura zwykła warstwowa, architektura heksagonalna, CQRS czy architektura mikroserwisów, która jest taka ostatnią bardzo modną architekturą dla serwisów rozproszonych. I taką najważniejszą rzeczą związaną z architekturą to jest przede wszystkim, jaką architekturę wybrać dla danego projektu. I jakie konsekwencje niesie ze sobą wybór konkretnej architektury? Czyli co nas będzie bolało, jak będziemy robić projekt, jeśli skorzystamy ze złej architektury? I to jest takie klucz e, w zasadzie tego problemu, wyboru architektury. E, często spotykam się że, z takim podejściem, że OK, mamy nowy projekt, to weźmy jakąś nową, superfajną, supermodną architekturę. Na przykład e, często się tak dzieje z mikroserwisami. I mamy załóżmy projekt, czterech programistów, osiem mikroserwisów, i wychodzi, że każdy będzie musiał ogarniać przynajmniej po dwa mikroserwisy. A w praktyce wychodzi tak, że każdy programista musi grzebać w tych wszystkich mikroserwisach, bo inaczej się po prostu nie da tego ogarnąć w takim małym zespole z taką ilością mikroserwisów albo z ciągle rosnącą ilo ilością mikroserwisów. Więc być może w takim zespole lepiej jest wybrać architekturę e, nierozproszoną, na przykład chociażby warstwową, czy nawet heksagonalną. Przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, czy potrzebujemy. Tej architektury, czy, czy potrzebujemy to robić w taki sposób? Moda nie jest tutaj dobrym narzędziem do wybierania architektury. To, to nigdy nie kończy się dobrze. Oczywiście, jak chcesz zgłębić wiedzę z różnych architektur, to zapraszam do moich warsztatów o architekturach aplikacji. Link znajdziesz gdzieś w opisie. I na koniec pozostaje nam ten stan umysłu, czyli nastawienie, które trzeba mieć, żeby być seniorem. I to nastawienie to nie tylko tak jakby nastawienie do rozwiązywania problemów, ale umiejętność rozwiązywania tych problemów i też ta, ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji, ciągłe uczenie się poprzez lata, zdobywanie po trochu jakichś tam kawałków wiedzy, które, które po latach po prostu procentują, które po latach się przydają. I bez takiego nastawienia ciężko jest być seniorem, ponieważ jeśli jest jakiś problem, to wszyscy przyjdą do ciebie, bo ty jesteś seniorem i ty będą chcieli, żebyś to ty rozwiązał ten problem. I bez odpowiedniego nastawienia po prostu jest ciężko. Ktoś kiedyś w komentarzach napisał, że jednego dnia jesteś seniorem w jednej firmie, a drugiego dnia możesz być juniorem w innej firmie. I, i trochę tak jest, mi też, mi też się to przydarzyło, że byłem w jednej firmie seniorem. Natomiast poszedłem do innej firmy i może nie byłem juniorem, ale byłem jakimś tam midem, bo w pierwszej firmie miałem po prostu. Nastawienie odpowiednie do tego, żeby być seniorem, żeby ogarniać wszystkie rzeczy, rozwiązywać różne problemy, które się pojawiały, i także też miałem wiedzę, która w, ty, w tamtym momencie wystarczała mi, żeby, żeby to ogarniać. Natomiast, gdy chciałem się rozwijać, chciałem po prostu wejść trochę na wyższy poziom, zmieniłem pracę, poszedłem do innej firmy, no i okazało się, że, że moja wiedza nie była wystarczająca, żeby być seniorem, tylko, tylko byłem, powiedzmy, jakimś tam midem, natomiast nastawienie ciągle odpowiadało odpowiednie pozostało i do tego douczyłem się trochę nowych rzeczy, trochę ogarnąłem pewne tematy i później dalej mogłem być seniorem. Bo miałem to nastawienie, przyszła też odpowiednia wiedza. Po to też zmieniałem projekt i wszystko zadziałało w ten sposób, że znowu po jakimś krótkim czasie znowu mogłem być seniorem. Czasem dzieje się tak, że środowisko, w którym pracujesz, nie pozwala ci na to, żebyś został seniorem. Wtedy zostaje ci po prostu zmiana środowiska, zmiana pracy na takie, które które będzie Ci umożliwiało rozwój, które będzie Ci dawało tą możliwość zostania seniorem albo po jakimś krótkim czasie, albo po prostu będzie Ci dawało tą perspektywę w jakimś tam czasie. I u niektórych osób to bycie seniorem, czy ten stan umysłu, to nastawienie przychodzi dopiero po latach, jak już nauczą się czegoś, jak już są na tyle pewni, że, że mogą po prostu coś robić i są wtedy seniorami. A u innych to nastawienie, ten stan umysłu jest tak jakby od początku. Ja byłem taką osobą, gdzie od początku w zasadzie wiele rzeczy robiłem sam. Na początku pracowałem jako freelancer i robiłem strony, gdzie, gdzie po prostu od początku do końca musiałem wszystko zrobić tak, żeby to działało, żeby było tak, jak trzeba, żeby klient był zadowolony. Brałem za to pieniądze, ja osobiście rozliczałem się z tym klientem, więc ja za to odpowiadałem. I później przez to dużo łatwiej było mi stać się szybko seniorem, bo w zasadzie tym seniorem byłem od, od tych początkowych lat, kiedy zacząłem tam programować, oczywiście w zakresie jakiejś tam wiedzy, którą miałem. Natomiast nie było dla mnie problemu do uczenia się czegoś czy rozwiązywania kolejnych problemów, z którymi wcześniej nie miałem styczności. Po prostu przychodziło mi to łatwiej, bo od początku byłem nastawiony na samodzielną pracę z, z danym problemem, z danym projektem. I teraz czy można być seniorem bez takiego dobrego nastawienia, bez tego stanu umysłu. Oczywiście, tak, jeśli znajdziesz się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, gdzieś w firmie. Pracujesz wystarczająco długo, to ktoś po prostu przyklei ci etykietkę seniora, bo po prostu jesteś tam, pracujesz długo, znaczy jesteś seniorem i często się tak niestety dzieje. Natomiast przy zmianie firmy, zmianie projektu, to niestety możesz się spotkać z taką ścianą, bo być może żyłeś przez wiele lat w jakimś hermetycznym środowisku i na zewnątrz jest zupełnie inaczej, jest zupełnie inna wiedza potrzebna i być może tutaj możesz nie dawać rady bez tego odpowiedniego nastawienia. A czy można być seniorem, nie mając tej odpowiedniej wiedzy, natomiast mając odpowiednie nastawienie, odpowiedni stan umysłu. Oczywiście tutaj też może tak być, że, że ktoś to ma odpowiednie nastawienie do przodu i, i po prostu chce być seniorem, chce też więcej zarabiać, bo z byciem seniorem wiążą się też oczywiście dużo większe zarobki. Oczywiście to też zależy od projektu. Natomiast można to zrobić, można to zrobić bez tej wiedzy. Jeśli ktoś ma nastawienie, że nie ma problemu, który go zatrzyma, to każdy problem też będzie umiał rozwiązać w taki albo w inny sposób, i też być może będzie się tutaj posiłkował innymi osobami, czy z zespołu, czy z zewnątrz. I, i takie osoby też są, i takie osoby też, też sobie dobrze radzą. Czy są dobrymi seniorami? Trudno powiedzieć, ja jednak wolę takie podejście, że trzeba mieć nastawienie, trzeba mieć wiedzę i wtedy można po prostu spokojnie sobie pracować. I w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że ci się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Oczywiście, jak nie subskrybujesz mojego kanału, to też zachęcam do subskrypcji. Dzięki, do zobaczenia w następnym materiale.